Siemanko, New World od Amazona. To jest gra, przed którą broniłem się od bardzo, bardzo dawna, w sumie od kiedy wyszła. Ale z drugiej strony z chłopakami szukamy ciągle jakichś gier, którymi moglibyśmy się bawić wieczorami, jak gramy w sobotę w nasze cotygodniowe online spotkania. Więc na tą chwilę wyczerpało nam się po prostu paleta gier. Warcraft nam się trochę znudził, Division próbujemy grać na konsoli, ale to słabo wychodzi, trzeba było zacząć grać na PC-cie, ale mój nie pociągnie, więc chyba mi przypada kupić w końcu nowego PC-ta. Moria to samo, kupiłem nową kartę graficzną, więc Moria chodzi już troszeczkę lepiej, aczkolwiek komp jest trochę za słaby jeszcze na to wszystko, bo mam bottlenecka w postaci procesora, karta wyrabia, ale procesor już nie. Więc tak się akurat złożyło, że wylądowaliśmy teraz w New World. Spróbujemy sobie pierwszy raz New Worlda, to będzie mój pierwszy time ever. Broniłem się przed New World dlatego, że jest z Amazona i nie za bardzo ufałem temu wszystkiemu, bo nie ma tam orków, minotaurów, taurenów, goblinów i innych rzeczy, że jest taka bardziej ludzka i tak dalej. Aczkolwiek komple zaczęli mi namawiać. Oglądałem kilka gameplay, oglądałem kilka streamów, bo akurat był Twitch drop, więc oglądałem. I szczerze mówiąc, animacyjnie i graficznie mi się zaczyna to podobać. Tym bardziej, że Mariusz mówił, że Amazon zainwestował trochę kasy, tam dużo naprawili, słuchali graczy, więc jest jakaś nadzieja, że to będzie gra, która nas przytrzyma na dłużej. Więc sobie zobaczymy teraz, jak będzie wyglądał mój gameplay. Stworzyłem postać na szybko, ale wszedł mój synuś Leośka, ten trzylatek i grał mi trochę, więc nie za bardzo pograłem. Więc dzisiaj pogramy sobie pierwszy raz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak pójdzie mój komp. I ogólnie, czy przypadnie to do gustu. Sam jestem ciekaw, więc może po prostu już bez zwlekania zacznijmy sobie grać. Dobra, więc ja jestem na serwerze Kronos. Mhm. Dopiero co jakby wylazłem ze statku, który się rozbił. Pokonałem tego w masce żelaznej i dołączyłem do pierwszego zonu, gdzie widziałem graczy, nie? Jakaś taka osada nad morzem. Powiem ci, że jak odpaliłem pierwszy filmik, intro i grę, to zrobiłem takie coś. Wow! No, ona robi taki efekt. To później zaczyna dopiero przynudzać, wiesz? Aha. Bo tak jak mówisz, takie... Dużo się opiera na craftingu i bardzo dużo się opiera na PvP między frakcjami. I tam masz różne frakcje, takie trzy chyba główne są frakcje i one o terytorium się napierdalają, nie? Aha. No, a nie ma takiego, ona nie ma takiego story, za którym chcesz podążać, więc jeżeli szukasz story, no to nie będzie gra dla ciebie, nie? Aha, okej. Okay. Ale laguje mi, wiesz? Przycina mi, gorzej niż kurwa ten. Ja mam wszystko na high, może zmniejszę. Gorzej mi przycina niż kurwa krasnale. Dziwne to jest. Musiałbyś odpalić MSI i zobaczyć, co ci zżera. Zaraz odpalę w takim razie. Dobra. CPU mam na 100%, GPU na 35%. No to już wiesz, co jest twoim bottleneckiem. Twój procesor nie daje rady, nie? Okej. Okay. Kartę zużywasz na 30%, a procesor zapiąłeś na 100%. No to już odpowiedziałeś na wszystko w tym momencie. No tak, sorry, bo zapomniałem się o tym, że ustaliliśmy to, co już tam się z boku pokazywało. Dobra, czekaj. Mhm. No to kurwa... No już odpowiedziałeś sobie, nie? Musimy kurwa... Co musisz wymienić? No, musimy to zrobić ASAP, kurwa, wiesz? Bo nie lubię kurwa. Zmieniłem grafikę. Tego intro na tym jebanym statku nie mogę wyłączyć. Zmieniłem grafikę na medium. Dalej ładnie wygląda. 90%. Ale nic ci to nie da, bo z procesora i tak nie zejdziesz. Tak, no właśnie widzę. Pokazuję zaraz procesor na 100%, wiesz? Bo nic ci to nie da, bo procesor już... grafika nie ma nic wspólnego z procesorem. Po prostu on już nie daje rady w tej grze, rozumiesz? Rozumiem. I tyle, to już jest game over dla niego. No i dobrze, dobrze, że... Mój procesor jest właśnie na ile w tym momencie? Na 47%. Ja pierdolę, okej. Okay. Dobra, spoko. Ale wiesz, odpowiedziałeś sobie na pytanie, tak powiedziałeś, co muszę kupić, więc ten... No, więc poszukamy. Mówiłeś i7, tak? i7, kurwa. i7? i7? i7. Dobra. Tylko trzeba popatrzeć na jakiś gen 12 albo gen 13. Okej. Okay. Czyli on będzie się zaczynał, to będzie i7, 12 tysięcy albo 13 tysięcy coś tam. Okej. Okay. Będę musiał popatrzeć. Ale co, kupujesz? Zawsze numer z przodu będzie definiował, jaka to jest generacja, nie? Dobrze.
No, CPU na 10, 90, 8, 100 i tak skacze, 62 stopnie. No to ja mam 60 teraz, jak gram. No. A karta na 30. A nie, przepraszam, kartę mam na 70, CPU mam na 30. No, GPU mam na 57. Bo ja mam kartę słabszą z kolei niż ty, nie? Rozumiem. No. Ale CPU mam na 31%, a kartę na 79%. Dobra, wyszedłem z tego statku. Bo tak... graficznie to ci mówiłem, że ta gra jest fajna, nie? Jest, jest, no fakt. I w ogóle kombat jest fajny, bo jest dynamiczny, nie? Widziałem tam troszkę, wiesz... Mówię, to było 5 minut, bo przed mi Leoś i Leoś zaczął sobie grać. No ale z nudów można pograć, kurwa, może no tak. Razem trochę, nie? Tak nie mamy w co grać, bo ja w Piratów, kurwa, z wami grać nie będę, bo do mnie nie przemawiają, a tak to nie mamy żadnej innej gry, tak naprawdę. No. Teraz mnie w rodzinie namawiają, żebym Division grał, bo zaczęli grać wszyscy. Tam Sebastian z takim, kurwa, jeszcze jednym tym, ale ja mówię, kurwa, jak my już skończyliśmy prawie wszystko w tym Division, no, a to oni od początku teraz zaczynają. Powiem ci, że wstałem wczoraj film na YouTube'a i ten, przeglądałem jakieś kilka filmów, bo tam jakoś, nie wiem, tam się pokazują mi samemu, nawet jak odpalam swój kanał, to mi podpowiada, pokazuje mi, no, różne filmy, które w przeszłości wrzucałem i wrzucił, pokazał mi, właśnie podpowiedział mi Division i włączyłem, mówię, kurwa, jak ta gra jest ładna, może zainstalować jeszcze raz, może was namówić, żebyście sobie jakiś sezon pocisnęli, kurwa. Ja będę instalował, bo będę grał z nimi, nie? No dobra, to teraz zainstalujemy. Możemy sobie tam, tylko my mieliśmy problem z tym, że Jasik konsolę w pracy musiał mieć, nie? No wiem, no cóż, no to będziemy grali jakąś noc bez Jasika. Chyba, że kupimy Division 2 na PC, bo ono kurwa za jakieś grosze jest i chuj, nie? I zaczniemy od nowa. No chuj, no, można, no. Wiesz, jeszcze będzie ładniejsza, nie? Na komputerach. No tak, a szczególnie jak kupię nowy. Dobra, no, co, wiesz jak ze mną jest, mówisz i działam. Zobaczymy, jak będzie jakaś przecena, to wam powiem, bo dobra. Ona czasami faktycznie, wiesz, ja tam obserwuję, nie kupowałem jej, jedynkę miałem na PC, no. Ale ona czasami to jest za jakieś 3 funty, kurwa, nie? Mhm. Przecież to nie jest, wiesz, nowa gra. Nawet teraz zobaczę, ile ona na Steamie kosztuje, kurwa. Sklep. TV. 35 zł, kurwa, stary, nie? Czekaj. 35 zł to ja nie wiem, to ile ona kosztuje? 5 funtów? 6? Czekaj, Steam. Już włażę. Przeceniona ze 119. Już, kurwa, synek, wbijam. Jest dodatek 79 zł kosztuje. Czekaj. Może trzeba Jasika namówić i w Division będziemy napierdalać. Można. Division. Division 2, nie? Mhm. 7,79. Division 2, 79 z dodatkiem. No to pytanie, czy będziemy grali, nie? No tak, no. No tylko ja się zastanawiam, czy poczekać, czy wracać do Division, zaczynać od nowa, czy poczekać aż wyjdzie, bo niedługo ma być nowa, nie? To chyba lepiej poczekać, wiesz, bo tak się zapalimy jak zawsze i wiesz. Tak. A tym bardziej, że w to już kilka godzin spędziliśmy, więc podejrzewam, że nie chciały nam się tak aż bardzo przez to przechodzić. Kurwa, miałem taką postać na 7 poziomie, mogłem ją wziąć, bo tu widzę, że trochę schodzi się z tym intro. No ty, a jak ci kurwa znaleźć, dodać cię? Nie weźmiesz mnie na razie, bo muszę wyjść z tego intro, teraz mam tego gościa w metalowej masce. Dobra, aha, czyli to już jesteś zaraz. No dobra, możemy chwilę pograć w to, no zobaczymy. Okej. Okay. Jak nam się spodoba, to może ten dodatek sobie kupię, bo tak jak Jasiek mówił, tam są monty i wiesz, i oni trochę zmieniają też, że też trochę z potworami się już walczy, nie? Tak? Są okay. Jakieś szkielety, jakieś coś tam, nie? Jak naciskam V, to mówię dookoła, wszyscy mnie słyszą gracze? Bo mi się taka ikonka pokazuje. Może tak być, że jest area taki czat. No, nacisnąłem V i pokazała się ikonka nad moim ludzikiem głośnika i że mówię i jest napisane you, czyli że ja mówię, nie? To ciekawe, to też fajne, jak w Piratach, że wiesz, możesz sobie zaraz pisać, kurwa, jakieś głupoty, to możesz po prostu pogadać, nie? Ja tak w Daisy mam, wiesz? Daisy jest taki czat. Halo? O, Jasiczek. No, na chwilę tylko, tam, żeby się z wami połączyć, czy coś i ten. Okej. Okay. Weź poproś, kurwa, swoją żonę, żeby ci raz w domu pozwoliła grać na komputerze, kurwa. Chociaż godzinę, ej. Chociaż godzinę, no. Powiedz, kurwa, może ją pieniądze przemówią, zrzucimy się z tukosem po, kurwa, dychu. Dobra, czekaj, gdzie to jest?
Chociaż ten, no dobra, okej, okay, nieważne. Na Division gadamy, bo Tukos mówi, żeby w Division 2 pograł, ja też bym pograł, a jest na PC teraz przecena, kurwa, za 35 zł, nie? Ile? 35 zł za dwójkę. I tak myśleliśmy, że ty wiesz, to była okazja, szansa, żeby stągać, bo ty nie musiałeś konsoli nosić, nie? Ale to jest dwójka. Z dodatkiem Worlds of New York to jest 20 funtów, z przecenia z 60, nie? Aha. No, a bez dodatku, kurwa, tam chyba z 7. No, 7 funtów. Więc się zastanawiamy nad tym właśnie. Ale czy my będziemy mieli czas grać w to? Pewnie nie. Dobra, gdzie wy jesteście w ogóle? Jakim tym? No, Kronos, serwer. To jak o ciebie pokazować. Czekaj, bo ja biorę questy, biorę. W jakiej krainie jesteście? Na samym początku. A Papa Cortez. Kurwa, na plaży. Dopiero dobry Krzychu skończył intro. Pokonał gościa z maską i stoimy na plaży, dosłownie po intro. Dobra, jak naciśniesz mapę, to jak odsuniesz trochę kółko, to ci wyjdzie, w jakiej krainie jesteś. Dobra, to nie być tej samej. Kraina się nazywa chyba, czekaj. Windward? Czekaj, muszę... Nie mam nazw pokazanych. A ja mam po polsku, więc pierdolę was. Zresztą nie rozumiem twojego pytania, bo my jak zaczęliśmy razem, to jesteśmy koło siebie, kurwa. No. Mam mapę, ale nie pokazuje mi żadnej planszy. Nie ma żadnych nazw tutaj, kurwa. Odsuń do kółkiem. Czekaj. Urwiska Monarchy. O. Aha, to jesteś w innym. Ja jestem w tym. Jobonkow. Ja jestem. Monarch Bluffs. Dobra, jakie masz questy? Tylko teraz zbierz krzemień, zbierz drzewo z krzaka, tak? Basic needs. Gather food from a bush. Co? Zmień se na polski, kurwa, język w ustawieniach. Czekaj. Zbierz drewno z krzaków. Poczekaj, settings. No tak jak ja, no. Gdzie jest ten, kurwa? Dajcie, muszę sobie zrobić od nowa, może mnie włączyć. Game. Okay. Escape. Escape. Nie? Tak. W prawym górnym rogu jest trybik, menu. Tak, nacisnąłem. I teraz jest game i store. Ustawienia. Tak? Settings, tak. I tak. No. I w setting mam tak. Key bindings, game, video, audio. Game. 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 Jest. Kurwa, pierdolę. Ty kurwa. Boże, daj mi siłę. Tylko z ty kurwa szmato, głupia ty. Powiem ci, kurwa, ty, mnie kurwa, to by było, kurwa, czasami już wstydnie. Masz ten sam quest, tak? Zbierz drewno z krzaka? Już zebrałem, już stworzyłem, co miałem stworzyć. To są takie podstawowe questy, on cię uczy, jak się wytwarza itemki, nie? A gdzie mam iść za tym takim żółtym wskaźnikiem, tak? Tak. I zrób wszystko, co ci każe, aż będziesz miał upoluj zwierzę, nie? Że na dzika pójdziemy polować. Okej. Okay. Ci każe krafnąć rękawice i każe ci krafnąć coś tam jeszcze. Chuj mi ten nóż, kurwa. Ja to muszę sobie przypomnieć tylko, jak się ten jebany czat wyłączało, bo mnie tak wkurwia. Da się w ogóle? To chyba musisz mi się wydaje. Da się. Dobra, okej. Okay. Nie, jak się wyciska, poczekaj, coś tu robiłem. Idę stworzyć do ogniska. Tiri. No, mój procek 30%, jak tu stoimy, nie? Więc tu definitywnie masz wymianę procka, kurwa, już teraz. A mam wszystko na maksa, nie? Aha. Dobra, już stworzyłem. Poczekaj, globalny wyciszono. Wyciszono. Porozmawiaj z tym chujem. Organizacja wyciszono, handel wyciszono, lobby wyciszone, grupę zostawię, raid, kompania wyciszona, konsul wyciszone, wiadomości zostawię. Dobra, wszystkie inne wyciszam i chuj. I już po czacie. Jaką ty masz ksywę, Krzysztof? Papa Cortez. Papa Cortez. To jest dzik. Ale gdzie jesteś? Poczekaj na mnie. Już poszedłeś po tego dzika? Aha, no tak, no tutaj za obozem jestem. A już pić podzielę. No i jest dzik, tylko rozpierdol. Nie wyposażono w nóż. A, poczekaj, ten nóż trzeba założyć, jakoś coś się krafnęło. I co, jak jest inwentornie? Tak, w tab naciśnij. Tab, okej.
Dobra. Double kliknij go, masz go w inwentory. Mam, no. No i weź sobie z tego dzika wszystko, a ja zaraz upoluję drugiego. A, okej. Okay. Tak, tu trzeba kilo zrobić, wiesz, siekierę trzeba zrobić, nie? Czyli takie coś. Kurwa, teraz się zastanawiam, czy tego Division nie wziąć. Na PC ono jeszcze, mówię, bardzo ładnie by wyglądało na PC, nie? No właśnie. I ładnie wyglądało, czy mówisz? O Division 2. Aha. Jak ja mam stworzyć? Przyrzęć lekką rację przy ognisku. Wszystko przy ognisku tworzysz, i broń, i narzędzia, i wszystko tylko przy ognisku. Okej. Okay. Na początku, nie? Tak samo jak później obóz będziesz sobie stworzysz, to przy swoim obozie też możesz wszystko wytwarzać. No. Okej. Okay. Kurde, kolejka, miejsce w kolejce nawet mam. Żeby mnie rzuciło, kurwa, do tego. Do tego samego, co wy. A próbował ktoś grać na padzie w to, czy nie? Dopiero w przyszłym roku mają dodać support do pada. Znaczy, no, aha. Znaczy, fajnie, bo to by fajnie było, tam to tylko 3 skille do walki, nie? No, cały czas on krzył CPU na 100%, non-stop. No. Ale robisz coś innego w tym momencie? Nagrywasz czy coś? Nie, nic nie robię. Znaczy nie, nagrywam, tak, no. Nie streamuję no nic. Znaczy, wyłącz nagrywanie i zobacz, co się zmieni. Okej, okay, uwaga, wyłączam. Szkoda, że nie ma minimapy. Można jakieś minimapy wyłączyć tutaj? Żeby była gdzieś tam? M naciskasz, ale nie ma minimapy, tylko możesz na główną na M, nie? A szkoda, że na tym, na górze wskaźniku mi ciebie nie pokazuje, to mnie dziwi. No właśnie, powinno, nie? Tak jak Questa pokazuje, a mi się dało, że pokazywało mi kiedyś, jak z Jasikiem graliśmy. Mapę powinno pokazać, minimapę. Może jeszcze się dołączyłam. W trakcie questów dopiero ci się dołączy. Jak zaczniesz grać quest. Może w ustawieniach. Nie ma minimapy w grze. Jest kompas na górze. Nie? A, tak, masz rację, tak. No. Tylko no, na kompasie nie pokazuje mi tu kosa. Pokazuje mi, gdzie jest quest, a nie pokazuje mi, gdzie jest tu kos. I żeby zobaczyć, gdzie jest tu kos, muszę otworzyć mapę. Aha. To jest lekka lipa w tym momencie, no. Tak. Jesteśmy w parku. Aha. Chyba, że musimy się bardziej oddalić, Tukos. Wiesz? Aha, chyba, że tak. Pokonać 3 żeglarzy. 5. Może muszę. Oczywiście nie będzie dodawało. Znaczy. Co? Czy, że jesteśmy w party, jak zabijesz, to nie. No nie wiem, zobacz, masz 2, ja mam 2 już. Ja jednego mam. No to nie, to kurwa w taki chuj działa w party. To jest lekka lipa, nie? Eee. Z drugiej strony... Ich jest pełno, to szybko się to wybije. Z drugiej strony to ja ci powiem, że my trochę graliśmy z Jasikiem, tam to szliśmy nawet razem jakiegoś momentu, to nie pamiętam, żeby jakoś to nam specjalnie czymś przeszkadzało, nie? Spoko, kumam. Tu jest właśnie fajnie to, że nie ma ciśnienia, żeby jakoś specjalnie do przodu cisnąć. Równie dobrze możesz chyba drzewo rąbać przez kawałek, jak chcesz, sobie levelowe. Czyli idealna gra dla ciebie. No właśnie, tam chciałem powiedzieć, że mnie akurat właśnie to przynudziło. No nie, ale można. A mogło być idealną grą dla Mariusza, no. Skończyłem. Chyba muszę ten wstępniak zrobić niestety. Opa, Cortez już ubrany? Da, jak kurwa. Teraz za chwilę te czaty muszę wszystkie powyłączać, kurwa, bo... Ja już wyłączyłem wszystko w pizdu, już nic nie widzę. Czyli tutaj nie muszę czytać nawet questów, bo mówisz, że jak nie ma żadnego story, kurwa, to... A, tu jest. Podnieś to, kurwa, stwórz tamto. Nie, no jest story przecież, tylko nie musisz czytać. Dobra, poszukaj ocalałych przy wraku, nie? Mhm. Kup ulepszenia. Siła. A poczekaj, może się ubiorę, kurwa, w końcu, bo też mam zazwyczaj. A przydzielałeś już punkty, czy nie? Chyba, nie, jeszcze nie, czekaj. No to teraz tak, wciśnij K. Czekaj. Masz cechy, tu
Tu ci pokazuje, jaką bronią byś chciał używać, to jakie cechy musisz rozwijać, nie? K, tak mówisz? Okej, dobra. Ja mam 6 punktów, siła. Ja będę chciał używać to. To mnie kurwa będzie interesować. Muszkiet. Okej. A muszkiet jest spoko też, no powiedzmy. Tak, robię siłę i zręczność. Przydziel. Dobrze, okej. Okay. No i jeszcze bronię masz, gdzie to się robiło, poczekaj. Umiejętności. To nie, bo to dodatek. Tryby nie. W umiejętności nacisnąłem i o, mam... Jestem. Tutaj gdzie wy. Miecz. O, no. Przypisy Papa Cortez. I wybiera, i tutaj masz specjalnego skilla, którego możesz... Czym więcej broni używasz, tym bardziej ją levelujesz i specjalne skille możesz kupować, nie? Rozumiem. Co to jest? Wirujące ostrze powoduje 15 rozdarcia. Okej, okay, dobra, chuj. Tak. Party. Co? To Krzysiek jest parciarzem. Parciarzem. Ej, patrz Krzysiek, jaki mam ubiór. Wyglądam jak ty to wypadał, co? No wyglądasz. Dobra, lecimy. Tolgrim, co? Karsodo? Tak, czytać się naucz, stary. Okulary są. Kardoso. Dobra, co ja muszę zrobić? This is only the beginning. All these sailors join our cause. Soon, it will be all of humanity. Czego? Poszukaj ocalałych. Tam na górze, widzisz? Tak, no. Tam już mordujecie tych? Podążaj za Grace. Nie, czy zniszczyłem te wszystkie te i napisane podążaj za Grace O'Malley do bezpiecznego miejsca. Dobra. Nie zniszczyłem jednego. I chuj, zniknęła mi. Aha, okej, myślałem, że mam z nią podążać. No, ale dziwne jest takie, powinno szerować nam te questy, kurwa. No. Pokazuje mi was na tym, normalnie w świecie wasze znaczki, widzisz czy nie? No to widocznie za blisko jesteśmy siebie. A jest, pokazuje mi ci też Talgrim, pokazuje takie, że jak w tym, jak w Piratach po prostu, pokazuje ci twoje imię. Tak, przez nie na tym kompasie, nie? No, na kompasie nie. Nie, normalnie w świecie no. na tym. Tam, no dobra, jest... okej, to można przeskoczyć, znaczy to można zaakceptować jeszcze. Ja sobie poszukam z takich tych, wieczorem zacznę coś szukać, ewentualnie ci krzyczę, bo ty podsyłał jakieś linki. Będziesz mówić co myślisz. Muszę kupić jak najszybciej i złożyć. A obudowę, to co ci wysłałem kiedyś, czy musimy najpierw kupić płytę, żeby wiedzieć jakaś obudowa? Nie wiem co mi wysłałeś, ale nie musimy kupić płyty, żeby obudowa. Obudowa to jest jeden chuj. No to obudowa to właśnie MSC, to taką właśnie świecącą, bo bym chciał taką na szpanie trochę. No ale ty wysyłałeś jakoś z popierdolnymi cenami, a ja ci pokazywałem, że taką samą kurwa MSI mogę kupić za 40 funtów. No ja ci... ostatnio. No a ja ci wysłałem taką właśnie za 40 funtów, a potem dla jaj znalazłem taką za 200 i powiedziałem ci, że pokazałem jako ciekawostkę, by pojebało ich. To było w takiej, ale pierwszy... To ja nie pamiętam, to pamiętam tą, co ja wysyłałem MSI. Dobra, to ci potem ją podeślę. To co Mariusz mówił teraz. Dobrze, potem ci podeślę. Znajdź cenne wymienione manifest.
strony z dziennika takie świecące na niebiesko musisz znaleźć pewnie. Tak, tak, no jedną mamy. Powinny być trzy chyba gdzieś tutaj. No tutaj. Gdzieś są zioła. O, tarcza zielona. A ja powiem wam tak, kurwa, ostatnio znowu zagrałem na chwilę z chłopakami. Tam wiesz, spaliłem sobie blanta, wysłałem zdjęcie, nie pamiętam, czy wysłałem, ale w każdym razie zioło to nie dla mnie. Tak mi się kurwa laguje myślenie, że się wpalę nim się. Ja po prostu się, mi odcinam się, zawieszam, wiesz? Kurwa. Teraz ci dopierdolić, czy nie dopierdolić? Dopierdol, no. To może ty wpadłeś do jakiegoś kociołka, kurwa, w dzieciństwie, kurwa, z trawą. Słuchaj, wygląda smak na Obelixa, o kurwa, kurwa, to ja ze szwagrem, słuchajcie, ja ze szwagrem wypierdoliliśmy litra wódki w Wigilię. No. I z moją siostrą i spaliliśmy, kurwa, 5 bongo, nie? O kurwa. O kurwa. Ale obudziłem się rano, zero kaca, kurwa. Piękna sprawa. No, ale wyjebaliśmy strasznie, czy to trafi. O kurwa. Porozmawiaj z Grace'em, ale. No, ja też mam. To było piękne. Pamiętaj, Krzysiek, zawsze jak jest możliwość niepociśnięcia, nigdy się nie powstrzymuj. Bo wiesz, jeszcze cię obraził, kurwa. No stary, no kurwa, ej. Wiesz... Pierwsze co pomyślałem, jak powiedziałeś, to sobie tak myślałem, kurwa, no można się jeszcze bardziej lagować? Kurwa. Ej, okazuje się, że można. Ja centralnie się zawiesiłem, wiesz, stoję na statku, a bardzo mnie knopek, nie? Ty, kurwa, Tukos, ty coś robisz, czy podziwiasz widoki? A ja po prostu wyłączyłem się, patrzyłem się w ekran i stałem, kurwa, na ciebie w podłogę patrzyłem, po prostu się totalnie zawiesiłem, nie? Ja wam powiem, co zrobiłem ostatnio, zjarałem się jak świnia i grałem w Warcrafta chwilę i wyłączyłem sobie UI, nie? No. No i latałem gdzieś po tym dreamie całym, patrzę, ale jest pięknie, ale jest fajnie, ale później chciałem coś sprawdzić na mapie i kurwa nie mogłem 10 minut sobie przypomnieć, jak włączyć, którym guzikiem to UI jebane i wszystkie kurwa guziki na pałę wciskałem, bo nie wiedziałem, jakie wyłączyłem, nie? A mam zawsze ustawiony ten sam guzik od lat i kurwa... Blank, nie? Po prostu blank w głowie. Ja mam Alt-Z. Ale co masz Alt-Z? Żeby włączyć UI. A, no to ja też mam Alt-Z. A ja nie, ja sobie przestawiłem, ja mam na numerycznej kropeczkę zawsze, wiesz? Okej. No i zawsze od lat mam tak samo, nie? I kurwa, a w tym momencie nagle jest blank i chuj, nie pamiętam, nie? Kurwa, na razie to tylko tak biegamy, nawet nie w grupie, robimy każde swoje, co? No... I dlatego mnie ta gra w którymś momencie przynudziła, wiesz, bo to takie, niby latałem z Jasikiem, ale kurwa, każdy sobie rzepkę skrobie, nie? No. No razem questy na początku, dopiero chyba na 30 poziomie, mi się wydaje, czy 20 jest ten pierwszy dungeon, nie? To tam trzeba mieć minimum 3 osoby, żeby wejść, ale dungeony są bardzo fajne, zajebiste, nie? Najlepsze, jakie widziałem do tej pory. No powiem ci, że na razie, pomijając to, że właśnie mi ten kurwa procesor nie daje rady, to graficznie wygląda fajnie i płynność jest fajna i... animacje, te, jak się pojawiają rzeczy, te wiesz, na ekranie jakieś tam, wiesz, że dostajesz doświadczenie i tak dalej, te wszystkie malutkie takie rzeczy, to mi się podoba. Bo twoja karta ci dużo daje teraz, nie? Przy tej grze. Tak, powiem. Kurwa, ale mi chodzi o sam wygląd gry, nie mówię o grafikę tak. I wiesz, Ale to my ci to mówiliśmy 2 lata temu, kurwa. No. Że gra jest fajna, tylko mnie ogólnie przynudziła takim właśnie... Biegaliśmy bez kurwa celu jakiegoś większego, tu poluj 5 dzików, tam kurwa przynieś 5 skałek. Tutaj kurwa jakieś tam rybki złów, nie? I mnie to przynudziło tam. Chyba byłem, nie wiem, który ja mam, z 30 poziom mam może. Ja zacząłem robić, bo tam jest chodzi... Bo fajnie jest, jak zostajesz w każdej krainie i robisz wszystkie questy, to wtedy masz całą... Każda kraina ma swoją własną story, tak jakby, nie? Którą kończysz. I to nawet wtedy fajnie się robi, jak się robi razem te takie zadania. Nie, ja mówię, ja do 30 kurwa mnie przynudziła w chuj. No to ja mam ten... W sumie jedną postać, nie? Tam na 65. Chyba pierwszy raz rapierem gram, kurde, ale fajnie się to gra. Welcome back, my friend. Glad to see you're still with us. I was elated to meet another survivor. Garaż po tej fali. See, now there's someone willing to step up. I suspect.
kup ulepszenia. Mam takie pytanie, bo macie gry po polsku, nie? Ale no. Macie ten voice over też voice over nie, po polsku? Nie, nie ma voice overa w tej grze po polsku, z tego co wiem. Ale był. Właśnie kurwa chodzi o to, że przed tym dodatkiem, przed aktualizacją z tego dodatku, kurwa wszystkie te questy były czytane po polsku, nie? Wszystkie postacie mówiły po polsku, nie? Co? No nie, nie pamiętam, żeby był voiceover. A ja pamiętam. I kurwa teraz właśnie jak ten dodatek kupiłem i go wgrałem i w ogóle tego, to tak, wszystkie teksty mam po polsku, ale mówią już normalnie, wszyscy mają normalny angielski voiceover, a był polski, nie? Aha. Właśnie zdziwiony jestem, bo kurde, myślałem, że na początku będzie, chociaż jak zaczynasz też, tak jak było kiedyś, ale nie ma, no. Nie pamiętam, żeby było, ale okej, sprawdzimy to później, bo tutaj jest faktycznie, że to jest język tekstu. Ale kiedyś było, mi się wydaje, że z tego zrezygnowali, no chyba, że da się to jakoś kurde zrobić, żeby dograć może czy coś, ale wątpię. Szkoda, że już nie może. Ciekaw jestem, jak szybko się da ten. Zdobyć miecz dwuręczny, czy się da na tym. Czekaj, tam jest Talgrim, a gdzie jesteś ty, Krzysiek? Jesteś już z przodu? No wy tu jesteście. A nie, Krzysiek jest tutaj, dobra, to wracam. Krzychu, masz tą pracę zespoła? Spotyka się ze strażnikiem Rysem przy wejściu do jaskiń morskich, czy nie? Coś ci powiem. Bo podnoszę questa. Aha. Teraz mam. Zapytaj Grace o Malej o pomoc. A tutaj, okej, okay, no to dobra, to ja jestem po tym, to pójdziemy razem. Dobra. Jak się chowało broń, kurwa? Tylda. Zmienili. Kiedyś było X czy Z, a teraz jest tylda. Co jest? Dobra, właśnie. Tylda. Guziczek tylda. Wiesz co to? Tukos czy nie? Co to jest tylda? Nie mam pojęcia, kurwa. Weź, kurwa, weź, wpisz w Google, proszę cię, ja pierdolę, Tukos. Tukos! O, wiem, okej, ten w rogu, dobra, wiem. Ten jest kurwa, ten nad tabulatorem. Tak, no kurwa, ej. Kurwa. Co to jest, kurwa? Dobra, idziemy do jaskiń, Krzysiu? No, dawaj. Tukos, gdzie ty jesteś? Za tobą. You make my day today. You're welcome. Nie możemy cały czas tobie pociskać, czasem trzeba komuś innemu, nie? Dobra, no. No ale ja tak ewidentnie aż to nie daję, nie? No, to ktoś musi, tak? No dobrze. Dzisiaj padło na ciebie, niestety. No. Dzisiaj jest mój dzień, nikt mi go nie odbierze. A poczekajcie, bo jeszcze dzień się nie skończył, kurwa, nie? No. Zaraz tam Marta podejdzie, przypierdoli Jasikowi w łeb, będzie musiał kończyć i kurwa, i zmienimy front wtedy, nie? No dobrze, no zaraz będę kończył, tak się. Ale wszyscy, kurde, u nas chorzy, nie? Mały do tej pory, kurde, smarka, wszyscy. Ja też tam teraz, kurwa, katarekuj, nie? Wejdź do... Ej, to muszę do jebanej pracy iść, kurwa. Pierwszy raz od 5 lat, kurwa. Jutro już musisz iść. Muszę iść. Musiałem przełożyć urlop i wziąłem sobie urlop na pierwszy tydzień stycznia dopiero. A to co, wszyscy u ciebie mają, czy tylko niektórzy wybrani tylko są jutro? Wybrani. And they shall witness the power manifest. The true future of the human race. Zawsze miałem 2 tygodnie wolnego święta, a teraz chuj. Znajdź źródło skażenia. Dobra. Tu gdzieś. To ja jestem trochę z tyłu. Niestety, zanim z was dogonię. O kurde, miecz tu leży, ale jaja. O kurwa, niemożliwe. Ja pierdolę. Weź wyśliskina. No nie, cieszę się, bo mogę go używać, bardzo lubię. Fajnie się gra, no się wręcz. Yeah. Moja główna broń. Yes. Kurwa. Jest, sklinik, kurwa. Fajnie jest, bo można, masz dwa buildy. Jeden jest do DPS, drugi do tankowania. Można tankować z mieczem dwuręcznym. Krzychu, tu gdzie jestem? To jest to coś? Skawanie tylko się musi... Kapitan zespałnić. Ja bo ci kurwa cały czas nie widzę. Nie. Okej, zespałnij się, kapitan burzy. Kapłan, kurwa! Kapitan, tylko ty spalił to, co cię zawiesiłeś się na tym spaleniu. Wiesz co, powiem ci tak. Dzisiaj kurwa spałem w chuj długo, bo spałem od chyba 2 w nocy do 10 rano prawie. I jechaliśmy kurwa z Anką i mówię, jestem wyjebany, kurwa. Tak bym w ogóle nie spał. Może nie służy mi, kurwa, wypoczynek i relaks.
A ja wczoraj żałuję, że ci nie napisałem, że gramy, bo myślałem, że pójdę spać dalej. A kurwa, chyba do czwartej nie mogłem usnąć, nie? Ja właśnie tak się siedziałem, tak, wiesz, byłem taki trochę pijany, bo wróciliśmy od szwagra, trochę mnie zadzumiło. I ten. I tak już wiesz, oglądałem jakiś głupi film, zanim Tymek się położył, zanim Leosia uśpiłem. Mówię, aha, bo Leo się przebudził. To ja mówię, kurwa, wytrzeźwiałem. Mówię, tak, północ jest, czy nie, bo 11, po 11. Mówię, chuj. Spróbuję wrzucić tego. Sea of Thieves. Jak wrzuciłem Sea of Thieves, to Jay sobie tam siedział przy kompie, wrzucił się, ty, i się okazało, że się rozbudziłem, więc posiedziałem do drugiej. Poleciliśmy poleciliśmy slupem na Galeona. Jednego zatopiliśmy, a drugi gracz z Galeona dojebał. I Jayu poszedł sobie, a ja poszedłem grać w te Knights, Gotham Knights. Piłeś to? Nie, nie, i na PlayStation i na Xboxie jest w Game Passie, wiesz? A, bo ty masz ten droższy na PlayStation, okej. Okay. Ale grałem sobie na Xboxie, zainstalowałem. No, mam więcej miejsca. No, ale podobnie jest to chujowo jak przeciąg. Wiesz co, no nie ma 60 klatek, nie? Ale powiem ci, że aż tak źle nie wygląda, a że ja jestem fanboyem tego Batmana, więc sobie tam pogrywam troszkę. Tylko, że jest, wiesz co jest chujowe? Nie ma tej fajnej takiej dynamiki walki, to jakby popsuli trochę tą mechanikę walki z Batmana, nie? Wiesz tam w Batmanie wpadałeś w rytm, to jechałeś tylko X, X, Y, Y, X, X, znaczy ten trójkąt, trójkąt, kwadrat, trójkąt, wiesz. A tutaj kurwa jest taka jakby połamana trochę, jest taka kurwa kulawa, to jest największa bolączka tej gry, nie? Że ta walka nie jest taka fajna rytmiczna, nie możesz uczyć tego rytmu, tylko kurwa jakby zaczynasz od nowa ten cały taki, wiesz, nie wiem jak to opisać. Ale... Nie rozumiem. Ale tak, wiesz co, na taką zwałę, na taką godzinną, godzinę relaksik, tam na szybko można sobie pograć. Dobra, udaj się do miasteczka Prydwen i dostać raport strażnika. Masz to samo? Tak. To miasteczko fajnie teraz wygląda, nie? Kiedyś, jak ty, Krzysiek, jeszcze wtedy grałeś, to była taka wiocha ze paroma domkami, a teraz fajnie wyglądają. Pozmieniali trochę niektóre miasta, nie? Czekaj tu. Idę, dobra. Tu mam jeszcze taki znak zapytania, który byśmy zwiedzili, co to jest. Okej. A jest, no, też mam. Dobra, taka to chodź. Jaki nie? Albo jakiś obóz. Albo ruiny. Albo coś. Daj być. No, to dla mnie idealnie. Nie chodź, tutaj zobaczymy to, ten znak zapytania. Okej, dobra. You know the whole truth. A, i tak tutaj musimy iść. Zbadaj posąg pradawnych. Masz to? Tak, no. Ta wyspa. Oj, to mam po polsku już. Ja też. No. Co, gada ktoś po polsku? Animacja. No, właśnie tak jakoś po polsku. Ale bo mi się wydaje, że tak było od początku. Ja nie pamiętam voice-overu po polsku. Nie, było, że każdy... Wszystkie postacie w grze, te co ci questy dają na początku, wszystko wszyscy mówili po polsku, tylko że oni potem robili rework całego początkowego grania, nie? Bo tam... No ja nie wiem, kurwa, jaki rework, bo jak dla mnie, jak zacząłem teraz pierwszy raz, to się niczym nie różniło, nie? Ale o robienie questów, jak to wygląda na początku, to jak ten ciąg questów, jak tam się zaczynało robić w krainie coś, to wszystko zostało zmienione. Kiedyś to było długo i jakoś tak nieliniowo, że coś tam, a teraz jest bardziej tak, questy mają, wiesz, questline w krainach jest całkiem taki przyjemny. No dobra, no nieważne. Skip, kurwa. Ale nie, skipnąłem questa. Cześć, oglądam, to jest fajne, jest fajnie rysowane, jest grafika dalej. Dobra. Po wieku przygotowań nadszedł. Dobra, zaraz wrócę, to poczekaj, rozpocząć naszą kampanię. Co, kurwa, spać idzie, kurwa, o 16? Padają pod naporem naszej armii. Kto? Nie przewidziałam tylko dziecko, kurwa, jasika? Nie wiem. A ile on ma, kurwa, lat? Jest chyba w okolicy mojego, 3 albo 4, nie wiem. Może starsze są tutaj. Co, kurwa, dochodzą spać po południu, kurwa, takie dzieci? Nie wiem, mój już nie śpi, nie ma popołudniowych drzemek, a ma 3 latka. Ewentualnie jak uśnie w samochodzie, no to wtedy go przenosimy i sobie śpię jak chce, nie? Ale już nie usypię po południu w sumie. Dobra, już wszystko skończyło. Nie myślę o tym Division, kurwa, ale czy my będziemy grali w to Division? Nie wiem, udaj się do miasteczka Prydwenkę. Wątpię, powiem ci, kurwa. No to nie, czy, gdzie ty jesteś? Tutaj, okej.
Znaczy ja lubię grać w Division, tylko kurwa chodzi o to, czy nam się będzie chciało, żeby tyle, żeby od początku zapierdalać, wiesz co chodzi? No. Powiem ci, że kurde, tutaj możemy sobie pograć w to, w ten New World. Nie, bo brakuje w tym jebanym Division tych kurwa zombie. Się upierdolili tego kurwa, że tych zombie nie będzie. A moim zdaniem zamiast tych wszystkich kurwa przeciwników ludzkich to powinny być zombie i zajebista gra była. W sumie... O czym mówisz? W tej grze tutaj? Do Division. O Division. No to tam to tylko właśnie powinny być zombie. Nie, powinny być to co jest wszystko, wszystkie te gangi to też. Plus zombie. A dla mnie mogliby wyjebać te gangi i mogłyby być same zombie, chuj. Ale to wtedy ciekawie, bo większa różnorodność tego jest. Plus jeszcze te wiesz, gangi. A jeszcze jak w tej dwójce dodali te kurwa roboty, jakieś tam drony, takie rzeczy, to już kurwa za bardzo science fiction dla mnie. Ja też takiego rzeczy nie lubię. Ja lubię wojsko, ale dla mnie wojsko jest proste, kurwa, nie? No grafa tu jest fajna, mi się ona podobała, tylko ja miałem też problem, bo na lapku, jak grałem tym moim, no to grałem na maksie grafie, ale jak wchodziłem do miasta, to się zaczął kurwa slideshow, nie? Aha. No ja cały czas mam to CPU... A on ci naprawił tego lapka, czy jeszcze ci go nie naprawił? Tak, naprawił mi, oddał, wiesz co, ale mówi, że miałem szczęście, kurwa stary. No. Bo nie mówiłeś, poza tym, że mi się sprawiły te MOSFETy, nie? To no. Jeszcze mi się spalił ICU? IC? No może, no. Jest takie coś, no. No, to ma 120 nóżek takich, nie? Żeby to połączyć. No. To mi się spaliło też. I mówi, że miałem, że mówi, Dajan, sorry, że powiem, ale mówi, głupi masz szczęście, bo mówi, ja mam lapkę rozwalonego z płytą taką, prawie jak twoją, trochę tam nowszą. I kurwa, to na szczęście miał dobre i wymontował z tamtego lapka i włożył mi. Mówi, miałeś takie kurwa szczęście, że się w pale nie mieści, nie? Mhm. No, także naprawił mi. I wiesz, I normalnie no, śmiga, tak? Śmiga normalnie, no. Ogólnie to wiesz, działa, on tam kasuje takie rzeczy 120 funtów, wiesz, tam jest ściągnął mi te części z Chin, ale mówi, ponieważ myślałem, że przyjaźnimy, to zapłaciłem mu 6 dych, nie? Mhm. No to spoko, to źle no. Nie wyszło, kurwa. No, tak, no. Ale on się mówi, że miałem, kurwa, szczęście. Ja dlatego nie lubię lapków, powiem wam, bo ja miałem w życiu gamingowe 4, nie? No. I dwa tak skończyły, nie? A widzisz. Dwa tak skończyły, że jednego dnia odpaliłem laptopa i już kurwa nigdy więcej się nie odpalił. I tylko, że ja nie byłem taki jak ty, kurwa, uparty, że go nie naprawiłem, tylko poszedł do śmieci, nie? Aha. Bo to jeszcze były takie czasy, że tam nikogo nie znałem w Anglii, kurwa, na początku. Wpisałem w Google, powiedzieli, że jest spalona płyta główna prawdopodobnie i chuj, to go wyjebałem, nie? Aha. No ale dwa laptopy mi tak padły. Dwa Asusy mi tak pierdolnęły. To ja bym naprawiał. Znaczy, no nie, ten ostatni nie wiem nawet jak, no nie. Ale przynajmniej odzyskałem trochę kasy za niego. Czekaj, bo tu kurwa, gdzie mamy iść z tym drugim questem? Z tym złotym. Jest zielony, droga do chwały. A, bo byśmy wzięli... Chwila. Bo my wzięliśmy te zielarki na drodze. Wyposaż się w sierp i od zielarza chowa, tak? Aha. Aha, wyposaż się w sierp, no to masz go pewnie kurwa w tym, w inwentory. Albo krasnąć trzeba. Jest w inwentory. I teraz... Ja nie mam. A jest, dobra. No musimy się teraz cofnąć, żeby tego zrobić. Zbierz trufle, no dobra. Widzę. No tu w mieście mi... Masz rację. No. Tu w mieście mi przycina trochę więcej niż tam. A to ja mam 60 kurwa kratek cały czas, nie? No ja... Tu mam 52, 44, 37, tak mi skacze, nie wiem. No to na lapku jak grałem, to mi do 30 zjeżdżało, no w zależności ile ludzi było, nie? Jak sobie ustawiłem lock na 30 klatek, no to miałem na full detalach zawsze 30 klatek, ale 60 już nie dawał rady czasami, nie? To ja nawet nie wiem ile mam tutaj klatków. Kurwa, coś mi głowa. Okej, okay, mam to wszystko zrobione. Cześć, Jasik poleciał z dużym mieczem. Nie, bo muszę trufle teraz zebrać. Teraz ta świnie ubiję. Oskuruj ją, se. Tak jest. Już jakiś kurwa poleciał na krzywy ryj.
Ale nie udało mi się. Właśnie, ale to jest właśnie fajne, że wiesz co, jak z łoża na przykład zbierasz jakieś tam, wiesz, jak górnictwo robisz, czy coś, czy tam oskurowanie, to kto, jak ci ktoś podpierdoli, to podpierdoli, nie ma, nie? Kto pierwszy, ten lepszy. Tak? No tylko się respawnują się po jakimś czasie. No, no ale w WoWie pierwszy... też tak było przecież, kurwa, na zawsze. Na początku tak, no. A tu jest później cały czas. To zmienili. A, i można w tym, teraz jeszcze nie, bo chyba za wcześnie, ale można PvP-se włączyć, nie? Cały, mieć włączone cały nawet czas. Nie na początku w WoWie tak było, tylko było tak do klasika, co nie? Boże, kataklizmu. Aż do kataklizmu? No może. Tak. A, bo pamiętam, że druidem zawsze latałem, kurwa, i zbierałem rośliny i mnie wkurwiali. To jeszcze kataklizm był, jak grałem druidem. O, a te prezenty, co przy ulicy leżą, to jest do tego świątecznego, kurwa, eventu. Można zbierać. No, spadło mi do 40-51. I słyszę po moim komputerze, że wiatraczki podkręcił. Kupię sobie chyba to wodne jebane, bo już mnie wkurwiają te wiatraki. A są prezenty rzeczywiście. Bez dźwięku, cichy taki? Nic nie słychać? Tak, chcę cichy mieć i chcę mieć temperaturę dużo niższą, bo mam strasznie wysoką temperaturę. Chyba chujową obudowę, chuj. Muszę jakieś kurwa wziąć proszki w ziobulo. Chyba korbacza gonie jakiegoś. O, zbliżam się do miasta i tu już zaczyna przycinać w chuj. No, no, ale mi też przycięło, nie? Zresztą na tych, no, na tych serwerach, tych nowych, co od początku grasz, to tu dużo ludzi jest, nie? Też może mieć znaczenie. No, żeby w to grać, mnie to się podobało, nie? Mnie to się podobało, tylko ty nie chciałeś grać wtedy z nami. Bo stwierdziłeś, no że nie ma tych orków, to nie orków, kurwa, kurwa, no. Troli. No, ale, no mówię, mnie też trochę przynudziło później, no może jakbyśmy grali razem, to będzie inaczej. No bo samemu takie, to widzisz, to takie jest, trochę, bierzesz quest, dziękuję, nie, i lecisz dalej, nie? No. I ja takiego tutaj, nie ma tutaj czegoś, co mnie tak jakoś pociągnęło, kurwa, no nie wiem. No, ale zobaczymy. Na pewno graficznie jest zajebista. No tak, no. Zobaczymy, jak to będzie na razie poziomie. I mechanika też ruchu, walki, to wszystko, no też jest fajna, nie? No. No bo taka action jest teraz raczej spoko. No i też, wiesz, ty możesz każdą broń używać, jaką masz, nie musisz ten. Tak. Tylko to co masz zaekwipowane, to nabijasz sobie punkty tam, rozwijasz broń daną, nie? Czekaj, zobaczmy, co tu mam, kurwa, jaki ubiór. O, prezenty. Witaj w gospodzie, czy chcesz się zameldować? Tak. Yeah. Nie ma jakiegoś porównania do tej broni? Nie. Jakiego jest, jest. Oczywiście, że jest. Jak na ją najedziesz? Najedź kurwa na jedną, to ci porówna z tą, co masz, no. No to wiesz, że tab jak naciśniesz, to wchodzisz w inwentory, nie? Tak, czekaj właśnie. Ale jak nie masz porównania, to znaczy, że nie masz w ogóle w tym slocie nic, bo możesz mieć dwie bronie naraz. Dwie bronie aha, naraz możesz. No. Ja mam miecz i muszkiet, nie? I jedynką, dwójką przechodzisz między dwoma brońmi. Zobacz tam no, w lewym dolnym rogu, masz rozumiem, jeden, dwa i możesz tak zmieniać bronię na bieżąco, nie? No. I możesz mieć zawsze dwie. Okej, okay, mam ten miecz dwuręczny, bo też znalazłem ten miecz, co ty, Mariusz, znalazłeś, tego mam. No, on jest, a tu mam tarczę. Ja lubię miecz dwuręczny, ale... A, i też dodali w tym, w dodatku dodali korbacz, kurwa, korbacz z tarczą jest, zajebiście się, kurwa, gra korbaczem z tą tarczą. Też kurwa, jebany gier procesor u mnie, no kurwa, 80 stopni, skurwiel jebany. Ja mam tutaj, nie mam lagów w mieście. Jakoś w miarę spoko. Mam ten sam ubiór, co ty, Krzychu. O, Tjolgrim tu stoi. Ale powiem ci, że no muszę, bo kurwa tak mi się tnie, że aż ciężko mi tutaj coś ten. Ja dlatego ci mówię, że też, to też był jeden z tych aspektów, dlaczego przestałem grać, bo mi się też mocno kurwa cięło i obrzydzało mnie to wręcz, nie? No mhm, tak, bo dochodzi do momentów, że aż ciężko w ogóle cokolwiek zrobić, nie? Czy w miastach grać jest ciężko, no poza miastami to tam no, chuj, no. Teraz jak mam w miastach, tam kurwa jak mi spadnie do 50 klatek na max detalach, to chuj, to na mnie widzisz różnicy za specjalnie, nie? No tak, no. Ale mówię, że mnie ogranicza z kolei karta, nie? A ty jaką ty masz kartę?
30-60 jaj. To cię karta ogranicza? No, do 90% dochodzi. Procesor dochodzi do 50%. To ja mam 30-70 karę. No i na pewno RAMu. Widzę, że RAM mnie ogranicza, bo dochodzi do 15-100, czyli powyżej 16. Może też kupię 32, tak jak ty mówisz, Tukos. Bo widzę, że ona próbuje zapiąć 16 giga, nie? Aha. Tak? No, czyli ale co, RAM to jest tani jak barszcz, kurwa, więc... No. 200 zł, kurwa, mnie będzie kosztować kolejne 16 giga. Tak właśnie, bym też chciał sobie RAM od razu jednąć więcej i chuj. No, strasznie tu w mieście mam, ja pierdolę. No to może sterujemy tą grę. Dopóki nie rozwiniesz kompa, czy poza miastem było ok? Poza miastem nie jest tak źle, ale nie jest rewelacyjnie, ci powiem, wiesz? No to jak tak... chcesz, to możemy sobie na razie ją darować przez kompa, zaraz ci złożymy i chuj, nie? No, no. I poczekamy, aż będziesz miał kompa, żebyśmy mogli w to pograć, nie? Okej, dobra. To było tylko na czas, żeby zbadać. Więc zbadaliśmy i wiemy co. No, no mówicie, mam CPU cały czas na 100. Teraz w tym momencie miałem 20 klatek, kurwa, to biegę przez miasto teraz. No, no, no to lepiej poczekaj, kurwa, ej. Bo to będziesz, wiesz, no co jest efekt, jak tak to wymienisz kompa i możemy grać, nie? No. No. A ja też ten. Nie ma ciśnienia, ja nie muszę od nowa przecież grać, ja mam tam, wiesz, ja mogę sobie, razem możemy, tą postacią nie muszę w ogóle grać, nie? Obecnie. No, a męczy się w chuj, aż mi po prostu przycina mi, ale jakby między klatkami wskakiwała klatka ciemna, po prostu wiesz, czarno, nie? Tak mi mignie, nawet znika mi na chwilę obraz jakby kurwa z tego. Ja pierdolę, no to nie mogę tu w tym mieście, po prostu masakra. Ja się zastanawiam, czy z tego nie pierdolność napisać. Ale czego? Kurwa, ja lubię w Division grać. Division. Dzisiaj zacznę sobie szukać tych kurwa części do kompa i ci będę podsyłał. Chyba, że po prostu ty się coś wiesz, szybciej znajdziesz i podeślesz mi po prostu, o tak. Mi jest ciężko na tym Mobile'u, bo ja nie wiem, wiesz, ja to na Allegro, kurwa, jakiś to ten, a to co nie, mi to nie, da, nie, że nie. Jakieś będę podsyłał, ja, nie? I wiesz co, ja chciałbym nowe, nie chcę się bawić w używane, wiesz? Po prostu... Ale to skąd myślisz, że ja kupię nowe? To że z eBay ja też kupię nowe. Okej, okay, to no tak, żebyś mu... Ja ci będę podsyłał dokładnie, co ma szukać, nie? Albo czy co no, ten, ja poszukam na eBayerze albo na Amazonie. Bo na Amazonie mogę sobie niektóre rzeczy wyrzucić, wiesz, na przykład, żeby zapłacić w czterech latach, to, wiesz... Kurwa, muszę tutaj... Nie, to... Tak, to ta gra poczeka sobie na mojego nowego kompa, nie ma to w ogóle sensu, bo się pierdoli. No i fajne to jest to, że jest buy to play, nie? Że kupujesz i grasz i masz wyjebane, no, no. Nie? Też prawda. I zacznę sobie szukać właśnie, mówię, że dzisiaj coś... Dobra. Szczerze mówiąc, od startu tej gry, to kurwa bardzo się zmieniła, nie? No i dobrze. Przyjęli w chuj krytyki na ryj za to, co zrobili na samym początku, nie? No ale chyba w takim razie posłuchali chyba, co? Tak, tak, nie? No poza tym jest, jedyny mankament to jest to, że ten battle pass jest, nie? Ale to jest tylko taki, że wcale nie musisz go wcale mieć, nic nie tracisz, jak go nie masz. A co daje ci ten battle pass? Jakieś kosmetyczne pierdoły, jakieś tam sprzęt czasami tam jakiś wypada, jakieś to możesz dostać czy coś. Ale nie ma ci, nie ma żadnego, nie ma nic co byś nie mógł zdobyć w grze, tak szczerze mówiąc. Okej. Okay. Dobra. No to będziemy musieli zacząć szukać kompa dziś już i gra sobie poczeka, będzie ją trzeba odłożyć na półeczkę. Tyle. Jak to było w naszym sławnym filmie? No i chuj, wylądował. Więc wygląda na to, że jednak muszę kupić nowego kompa, co stwierdzam ze smutkiem i z nadzieją, bo nie ma to jak nowa zabawka na chacie. Nienawidzę czekać, więc muszę to zrobić jak najszybciej, bo mnie szlak jasny trafi. Poza tym ostatnio próbowałem też streamowania i szło słabo, więc mój komputer jakiś już po prostu nie wyrabia. Co z tego, że mam nową kartę graficzną, ale reszta leży. Na szczęście moim przyjacielem jest Krzysiu. Krzysiek jest człowiekiem, który ma dużą wiedzę,
a ja jestem upośledzony i leniwy, więc Krzysiu mi pomoże kompa złożyć, na co czekam już z niecierpliwością. Jak będzie, zobaczymy. Trzeba będzie przepracować z żoną, ale może się uda. Pozdrawiam was serdecznie i widzimy się następnym razem. Aha, i no i oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się, oby ten był o wiele lepszy niż poprzedniejszy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Live long and prosper.